Witam pana Tomasza Tadeusza. U mnie ewidentnie awaria była. Ale jakiego rodzaju to nie wiem. Liczę, miałem, nie miałem. Zginął mi, wyłączył mi się komputer. Nic, skończymy turniej. Panie Tomaszu, co się stało? Może prądu nie miałem przez moment, bo mi monitor znikł. A teraz pan, panie Michale, mnie widzi i słyszy, albo pan następną partię gra, to pan nie może odpowiadać. No cóż. I to jest chyba powód, żeby jednak tego, jak to się nazywa. No nie szkodzi, panie Piotrze, że pan się spóźnił, ale pan z panem Tadeuszem nie mogę zagrać z jakiejś przyczyny. A jakby to osoby wracają. W moim odczuciu to miałem zanik prądu. O, gra. Witam pana Tomasza. Pan Tomasz też ma jakiś problem? Nie ma problemu. Pan Tomasz, ale miał jakiś problem. Do tej pory nie wiem, co to było. Oj, oj, oj. Spróbujmy tak. I może tak. To nie wiem, co się stało. Tu obroniłem. Koniem nie można wyjść. A tak. Aż tak.
Panie Piotrze, pan mnie dobrze widzi i słyszy? Tu na D4. Taki nieswój jestem. Nie no, panie Leszku, turniej jeszcze trwa. Trwa ostatnia runda. Zaraz zobaczymy. Gram z panem Tomaszem i z panem Tadeuszem. Z dwoma panami naraz gram. Póki co. Bardzo jestem skonfundowany, o. Ręce mi się trzęsą. Obroniłem. Jakoś mi czas szybko leci, jeszcze same nieszczęścia chodzą parami. Obronię. Tu chcę wpaść wieżą, ale się nie udało. Wybijam. Tego konia zbiję, bo mnie denerwuje. Tu podwiązkę. Tu chcę zagrać.
Oj, wygrałem szczęśliwie.